Ja nie wiedziałam, że będę mówiła to świadectwo, bo zastanawiałam się, czy to słowo, które wczoraj ksiądz Rafał powiedział, było do nas. Mój mąż twierdzi, że nie, więc tak wahałam się, ale zaczęło mi bardzo mocno bić serce, jak o tym zaczęłam myśleć teraz przed chwilą, więc stwierdziłam, że powiem. My w zeszłym roku w sierpniu z mężem się pobraliśmy, 19 sierpnia w piątek. I teraz w maju, 19 maja w piątek, kiedy minęło dokładnie 9 miesięcy, pochowaliśmy nasze dzieci, bliźniaki. Ksiądz powiedział, że jest małżeństwo, które 9 miesięcy po związku sakramentalnym straciło dziecko. No, mąż mój mówi, że no tak, ale nasze były dwoje, a tutaj ksiądz mówił o jednym. Nasze tak naprawdę w kwietniu straciliśmy tę ciążę. Ale dokładnie 19 maja, kiedy minęło 9 miesięcy równo, te dzieci pochowaliśmy. I chciałam powiedzieć, że w związku z tą ciążą i stratą tej ciąży, ja tak bardzo mocno straciłam zaufanie do Pana Boga, bo kiedy dał tą ciążę i te bliźniaki, to w pracy w ogóle tak jakby chwaliłam bardzo mocno Pana Boga, że On daje więcej niż oczekujemy, że żeby Mu zaufać. I też oddawałam Mu w ogóle te dzieci. Nie mogłam w ogóle w to uwierzyć, że jestem w ciąży bliźniaczej. Zawsze o tym marzyłam, no ale nie sądziłam, że to się kiedyś spełni. No i potem, kiedy przyszło to poronienie, kiedy straciliśmy tą ciążę, to sobie myślałam, Boże, to jak ja mam teraz Tobie ufać? Kiedy ja Tobie tą sprawę oddałam, a Ty mi to zabrałeś. I też te rekolekcje są dla mnie takim dużym błogosławieństwem, bo odzyskałam zaufanie do Pana Boga. Już próbowałam sobie z tym radzić, z Nim o tym rozmawiać, ale miałam też taką niechęć do modlitwy. Znaczy modliłam się ustami, a tak naprawdę no, nie ufałam. Przestałam Mu tak jakby ufać. I teraz wiem, że bo w tym proroctwie, które ksiądz Rafał wczoraj powiedział, było, że będziemy chwalić Pana i głosić o tym. I Pan Bóg bardzo wiele we mnie odbudował. Wiem, że Jego wolą jest to, żebyśmy byli święci, żebyśmy trochę oderwali się od świata, od naszych planów. Ja sobie tak super wszystko poukładałam, zaplanowałam, że to będzie no, fajnie, a Pan Bóg to zmienił. I tak jakby to jest dla mnie takie uwolnienie też, żeby Jemu ufać we wszystkich rzeczach, które robi, nawet w tych, które są niezgodne z naszymi planami, które nam się nie podobają, żeby Go w tym uwielbiać, bo zrozumiałam i tak odczułam, że tutaj chodzi o naszą świętość, też innych osób, którym będziemy mówić. I też jest jeszcze taka jedna rzecz, którą chciałabym powiedzieć wszystkim, że takie małe dzieci, bo ja poroniłam w 9 tygodniu, można pochować. Kobiety w szpitalu o tym nie wiedziały. Można je normalnie zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak się określi płeć. No i my to zrobiliśmy. Też chciałam, żeby... Chcemy też o tym mówić i mówimy o tym i dzięki temu, że my się tym zainteresowaliśmy, nie zostawiliśmy tych dzieci do badań w szpitalu, to kilka osób z sali, które ze mną leżały, też zdecydowały się na pogrzeb. Także chwała Panu.